Tematem dzisiejszego odcinka z cyklu Ogród Warzywny będzie wysiew bakłażanów, czyli oberżyny, kolejnej rośliny z rodziny psiankowatych. Zapraszam! Bo z rodziny roślin psiankowatych wysiewałam już paprykę ostrą i paprykę słodką. Filmy na ten temat pojawiły się już na naszym kanale. Teraz przyszła pora na bakłażany, a kolejne będą pomidory. Bakłażany dobrze jest wysiewać w pierwszej połowie marca, ponieważ mają dość długi okres wegetacji, nawet dłuższy niż papryka. Niektórzy wysiewają je już w lutym, ja jednak wolałam się nie spieszyć, bo rośliny te mają wprawdzie długi okres wegetacji, ale dodatkowo mają także wysokie wymagania świetlne i temperaturowe, co łatwiej im zapewnić w późniejszych miesiącach. Jak wszystkie warzywa psiankowate, najpierw oberżynę należy wysiać na rozsady. W tym celu musimy się zaopatrzyć w nasiona, pojemniki, podłoże i wodę. Najbardziej znana jest u nas odmiana bakłażana o ciemnej fioletowej skórce, ale nie jest ona jedyna. Dostępne są też nasiona innych odmian, o owocach w kolorze białym, kremowym lub jasnofioletowym. Można nabyć nawet tego typu mieszankę. Oberżyna w odmianie cakoniki ma owoce białe z fioletowymi smugami o maczugowatym kształcie. Ja u siebie wysieję też bakłażana w najbardziej tradycyjnej odmianie. Rośliny te najlepiej rosną pod folią, zatem docelowo będę je prawdopodobnie sadzić potem w szklarni. Uprawa oberżyny jest również możliwa w gruncie, ale do udanych można ją zaliczyć zazwyczaj wtedy, gdy lato jest wyjątkowo ciepłe. Rośliny te możemy także sadzić w większych pojemnikach, pamiętając o częstym pogłównym nawożeniu bakłażanów, bo są one dość żarłoczne. W moim warzywniku planuję posadzić zaledwie kilka krzaczków oberżyny, zatem nie będę jej wysiewać wiele. W związku z tym trzy pojemniki plastikowe po surówkach w zupełności tu wystarczą. Jak w każdym odcinku o wysiewach, przypominamy, że jeżeli używamy do przygotowania rozsad plastikowych pojemników po produktach spożywczych, to muszą mieć one otwory drenażowe na dnie oraz muszą być dokładnie umyte. Ziemia do wysiewu musi być natomiast lekka, przepuszczalna, o drobnej strukturze, wolna od patogenów chorobotwórczych i szkodników. Dlatego nie zaleca się używać do tego celu ziemi z ogrodu. Są gotowe podłoża do wysiewu i pikowania z domieszką piasku lub perlitu, których do wysiewu bakłażanów jak najbardziej możemy użyć. Oberżynę możemy siać w różnych plastikowych pojemnikach, w specjalnych kuwetach do wysiewu, w wielodoniczkach lub w niewielkich doniczkach produkcyjnych. Potem w fazie dwóch liści właściwych należy przeprowadzić pikowanie i przesadzić młode siewki do większych doniczek. Nasiona bakłażanów przypominają kształtem nasiona papryki, są może nieco większe. Umieszczamy je na wyrównanym podłożu i przykrywamy cienką 3-5 mm warstwą ziemi do wysiewu. Przypominamy, że im gęściej przeprowadzimy wysiew, tym szybciej będziemy musieli przeprowadzić pikowanie i tym większe mamy ryzyko, że kiełkujące rośliny będą bardziej wybiegnięte. Jak już wspomniano, bakłażany lubią ciepło. Najlepiej kiełkują w temperaturze około 25 stopni Celsjusza. Optymalna temperatura dla tych roślin w późniejszym czasie to 18-30 stopni Celsjusza. Pierwsze wschody pojawiają się zazwyczaj po około 10-15 dniach, ale zdarza się czasami tak, że młode kiełki są już widoczne po około 4-5 dniach. Wtedy ustawiamy wysiewy jak najbliżej okna, w jak najjaśniejszym miejscu. Na koniec podlewamy nasze rozsady rozproszonym strumieniem wody, tak żeby nie wymyć nasion. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą opryskiwacza, po czym dbamy o codzienne zraszanie lub przykrywamy wysiewy szybą czy też folią, które pomagają utrzymać wyższą wilgotność podłoża, pamiętając jednocześnie, że ważne jest regularne, codzienne wietrzenie rozsad. Bakłażany nie są jeszcze bardzo popularne w przydomowych warzywnikach, ale ich popularność stale rośnie. Jeżeli więc ktoś zasmakował już w potrawach z oberżyną, może pomyśleć o jej wysiewie już teraz. Do tematu pikowania i pielęgnacji tej rośliny na pewno będę jeszcze wracać. Zapraszam więc do oglądania kolejnych filmów na kanale Ogród na co dzień.